Bardzo chcemy, żeby te święta były przeżyte wspaniale, wśród osób kochających, w takiej atmosferze jak z filmów. I żeby było tak ciepło, tak miło, tak kochanie i tak w pokoju i w zgodzie i tak naprawdę nieba chcemy na te święta. Może ten tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, przed Wigilią, która będzie takim momentem może radosnym dla niektórych z nas, a może trudnym dla niektórych z nas. Żebyśmy się cieszyli Jego narodzeniem, nie tym, kto przyjdzie, jak się zachowa, jak się do nas odezwie, jak spełni nasze oczekiwania. Właśnie, wchodźmy w te święta, słuchajcie, bez oczekiwań. Z tym jednym tylko oczekiwaniem, żeby spotkać się z Panem. To świętowanie Bożego Narodzenia nie jest tylko powtarzaniem jakichś rytuałów, tradycja, znowu Boże Narodzenie i co z tego nic się nie zmienia. Dużo się zmienia. Jego narodzenie zmieniło wszystko. Jego śmierć na krzyżu zmieniła wszystko. Tylko, że my jeszcze żyjemy w czasie i nie wszystko to widzimy. Faustyna pisze w swoim dzienniczku. Teraz już nikt się ciebie nie lęka. Jesteś Bogiem bliskim.